Cały program składa się z dwóch części. Części takiej edukacyjnej, gdzie osoby stosujące przemoc wobec swoich bliskich mogą się dowiedzieć o zjawisku szeroko takim zjawisku przemocy. Później są zajęcia warsztatowe, takie prowadzone już w grupach ze specjalistami. Tu właśnie Trzeba podkreślić, że nasz program jest realizowany w naszym centrum, natomiast prowadzą ten program osoby wykwalifikowane, kuratorzy z naszego sądu rejonowego w Lubartowie. Mamy bardzo duże doświadczenie. Tak jak wspomniałam na początku, program jest realizowany już od wielu lat. Tu mogę się pochwalić, że w całym województwie lubelskim nie ma zbyt dużo instytucji, które prowadzą tego typu programy. Także mamy w tym duże doświadczenie i wydaje mi się, że robimy to bardzo dobrze. Zgłaszać można się osobiście lub poprzez. Ośrodki Pomocy Społecznej, zespoły interdyscyplinarne z terenu powiatu lubartowskiego, a także przez kuratorów sądowych. Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu 81 854 33 29 wewnętrzny 30 lub na stronie www.pcprlubartow.pl w zakładce Interwencja Kryzysowa.